Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie się spotykamy co tydzień, albo trochę rzadziej, a trochę częściej może też czasem, żeby porozmawiać o książkach. Ponieważ tak się składa, że nie możemy trafić jakoś z tymi terminami naszych nagrań w wydanie nowej książki, więc czekamy grzecznie, aż ona przyjdzie. I proszę Państwa, niebawem będzie. Będzie to kolejny przetłumaczony na moją prośbę tom publicystyki politycznej Hipolita Milewskiego. Ja, jak Państwo wiecie, bardzo lubię Hipolita Milewskiego i mam do niego dużo serca. Wydaliśmy dwie rzeczy do tej pory. Jedna jest wznowiona, to jest właśnie Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej, czyli rzecz o absurdach ideologii niekomunistycznej bynajmniej, ale demokratycznej i lewicowej w ogóle, tak? Ze szczególnym wskazaniem na absurdy dotyczące polityki rolnej, tak? Reformy rolnej i emocji z tym związanych. Milewski był prawnikiem, był też z przymusu ziemianinem, bo nigdy nie szykował się do tego, żeby objąć funkcję gospodarza w wielkim majątku, a okoliczności go do tego zmusiły. Wyraża się tutaj bardzo bezkompromisowo o tych wszystkich pomysłach i podaje liczne, bardzo ciekawe przykłady absurdów rewolucyjnych. No i oczywiście wskazuje na to, jakim zagrożeniem dla Europy była i dalej pewnie jest rewolucja i wszystko, co się dzieje w Rosji. No więc, proszę Państwa, to jedna rzecz. Druga rzecz to jego wspomnienia, 70 lat wspomnień. Człowiek żył bardzo długo, prawie pod 90. Przeżył trzy epoki. Pamiętał czasy cara Mikołaja I, albo znam je z opowiadań, nie pamiętam dokładnie, kiedy się urodził, znam je z opowiadań, bo ojciec, nie, pamiętał, bo car Mikołaj groził, że odbierze Milewskim majątek. Skończył życie Hipolit w Poznaniu, w II Rzeczpospolitej, bardzo niezadowolony z porządków, jakie w nowym, odrodzonym państwie polskim zostały zaprowadzone. Jest to, proszę Państwa, opowieść, te wspomnienia o takiej miłości bez wzajemności. To znaczy, ten człowiek jest mi bliski z tego tytułu, że on przez swój chłodny bardzo charakter, sarkazm, brak przywiązania do emocji i taką, a jednocześnie przez swój wybuchowy bardzo charakter i gwałtowność polemiczną, no, stwarza takie złudzenie, że mu na tej nie zależy. Jest, proszę Państwa, dokładnie odwrotnie. Jest to przenikliwy bardzo umysł, który widzi wszystkie chyba zagrożenia, jakie niosła dla samych Polaków ta socjalistyczna niepodległość i wszystkie konsekwencje, jakie wiązały się z wprowadzeniem socjalistycznych absurdów w życie, a jednocześnie nie może się od tego oderwać, no bo to w końcu jest wolna Polska. Więc ilu było takich ludzi, proszę Państwa, i ile było takich postaw, to nie mnie zliczyć. Zapewne wielu, nie każdy, wiele, na pewno nie każdy, który tego rodzaju dylematy przeżywał, miał tak dobre pióro i tak wybitny umysł jak Hipolit Milewski, ale takich ludzi na pewno było bardzo dużo. Więc, proszę Państwa, ja myślę, że cała tutaj nasza postawa, jaką ja prezentuję z całym, jakby to powiedzieć, szacunkiem dla Hipolita i z rozeznaniem różnic i postawa środowiska, które wokół tego bloga i naszego wydawnictwa się wytworzyło, jest po prostu bliskie tej postawie. Oczywiście nie w każdym punkcie, bo to tak nie jest. Natomiast no, nie uważamy za właściwe i stosowne, żeby entuzjazmować się planami politycznymi nawet bardzo szczerych i bardzo wybitnych patriotów. Dlatego, że to, co mamy w tych wspomnieniach, wskazuje nam bardzo wyraźnie, jakie są pułapki na tej drodze i jakie są pokusy. O tych pokusach można długo, dlatego że Hipolit Milewski był człowiekiem wolnym od pokus. To znaczy, jemu w zasadzie nie można było niczym zaimponować. To mi z kolei bardzo imponuje, że był to pan,
któremu no, nikt nie mógł zaimponować, ponieważ on miał najwięcej pieniędzy, najlepsze wykształcenie, był wszędzie, wszystkich znał i wszystko widział. Więc próby jakiegoś, jakby to powiedzieć, sprowadzenia go do parteru kończyły się zwykle dla tego, kto próbował, no bardzo dramatycznie, bardzo dramatycznie. Natomiast no, sam Hipolit Milewski był człowiekiem, który z uśmiechem przeżywał swoje rozczarowania, o tak bym to nazwał. Z gorzkim uśmiechem przeżywał swoje liczne rozczarowania dotyczące współrodaków, ale nigdy na nich nie pluł. To jest też ważne, proszę Państwa, bo mamy postacie wybitne, takie jak Józef Piłsudski, prawda, o którym wielokrotnie mówiliśmy, który sobie różne rzeczy ubrał i wobec narodu zachowywał się w sposób dziwaczny. Natomiast Hipolit Milewski, prawnik, ziemianin, bogacz wreszcie, nigdy sobie nie pozwalał na to, żeby jakieś upokarzające kwestie w stosunku do tak zwanego narodu, czy też ludzi, którzy ten naród reprezentowali, wygłaszać. On oczywiście ma swoje krytyczne opinie tutaj, bardzo szyderczo i tak demaskatorsko podchodzi do postaw Romana Dmowskiego, którego wielu czytelników lubi i wręcz uwielbia. No więc ja polecam im wszystkim tę lekturę, bo Hipolit pana Romana traktuje po ojcowsku. On sobie zdaje sprawę z tego, że ci wszyscy ludzie uważali go za wujcia, wariatuncia, ale powtórzę jeszcze raz. To był człowiek z najlepszym możliwym wykształceniem i z największym majątkiem w zaistniałych okolicznościach. A więc jak to pięknie napisał Witold Gombrowicz w Ferdy Durkę, swoje jadł i swoje pił i nie musiał nikogo o nic prosić, w przeciwieństwie do pana Romana na przykład, który tylko swoje filozofował. No więc proszę państwa, te wspomnienia olbrzymie, dwutomowe, myśmy to wydali w dwóch tomach, bo nie dało się tego zrobić w jednym tomie. No, ja nie lubię takich formatów, bo to zostało raz wydane przez Antykwariat Gryf w latach 90. i w bardzo małym nakładzie i sobie gdzieś tam leży u ludzi, ale no, ten format mi nie odpowiadał, ja musiałem to zrobić w dwóch egzemplarzach, więc jeszcze trochę tego mamy, ale już niedużo i podejrzewam, że jak wejdzie nowy tom publicystyki Hipolita Milewskiego, to się skończy. Ja na razie przerwę wydawanie Hipolita Milewskiego, dlatego że nie mam budżetu i będę musiał się trochę podreperować. Także pewnie z 2 lata nie będzie żadnego nowego Hipolita, a potem zobaczymy, co się stanie. Potem zobaczymy, co będzie. W każdym razie, proszę Państwa, uważam, że wydanie tej książki to jest moja zasługa. Znaczy moja jako człowieka, który zdecydował i wszystkich, którzy przy niej pracowali, którzy doprowadzili do wydania tej książki. Natomiast moja zasługa, że zdecydowałem się to wydać i że to jest obecne i promowane. No jak byłem w Lublinie, też rozmawialiśmy z kilkoma osobami właśnie o tym, że trzeba koniecznie wydawać te książki, że one muszą być cały czas obecne i że muszą być dyskutowane, a nie są. I to jest właśnie groza, że one nie są dyskutowane. Proszę Państwa, ja się zastanawiam, czy na przykład ktoś, ponieważ ja czasem mam takie pomysły głupie, obserwując, co się dzieje w teatrze, tak, że my mamy taką instytucję jak teatr telewizji, no w ogóle generalnie teatr i tam się pokazuje różne sztuki, również polityczne. I one są w mojej ocenie okropne, to znaczy są pretensjonalne, nacechowane fałszywymi emocjami i mają jeszcze nieznośny ładunek dydaktyki w sobie, który ma, nie wiem, młodych ludzi skłaniać do rozważania jakichś tam wyborów moralnych. To głupoty są. Zastanawiam się, dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić monodram o Hipolicie Milewskim. Po prostu, żeby wziąć aktora, który odegra ziemianina polskiego, ale to dopiero musiałaby być klasa, nie ma takiego aktora, który odegra ziemianina polskiego na rozdrożu, w sytuacji, kiedy jego świat się kończy, a on będzie musiał zainstalować się w świecie całkiem innym. To by było fantastyczne zupełnie. Może napiszę taki dramat, ale nie ma takiego aktora i kto to mi wystawi. To jest duże ryzyko. Kiedy już myślałem, że zostanę przedsiębiorcą teatralnym, ale mam za mało czasu i to jest za dużo, by mnie to kosztowało. Ale może kiedyś, jak będę bardzo stary,
to sobie o tym przypomnę. Mam za dużo pomysłów, proszę Państwa, w stosunku do objętości, jakby to powiedzieć, do dyspozycji, do czasu, którym dysponuję. Proszę Państwa, co jest szalenie istotne w tych wspomnieniach, dlatego że, jak mówię, Hipolit wszystkich znał, to znaczy on znał posłów do Dumy Rosyjskiej, ale znał też Bronisława Piłsudskiego, znał mnóstwo ludzi, których nazwiska przewijają się przez podręczniki szkolne i oni tu występują i oni są ocenieni przez niego, no tak jak to Hipolit, w sposób bardzo kategoryczny, nie zawsze negatywny. Bo jego pozytywne oceny to jest bardzo ciepły facet. On potrafi z dużym ładunkiem emocji człowieka oblepić komplementami i podnieść w ogóle mu samoocenę tak, że hej. To nie jest tak, że on wszystkich niszczy, jakby się wydawać mogło. On prawdopodobnie był nie do wytrzymania normalnie, no ale tego nie stwierdzimy, tak niektórzy twierdzą, ale mój Boże, tylu jest ludzi nie do wytrzymania, a jednak ich znosimy. Ja też jestem nie do wytrzymania, więc ja myślę, że koniecznie trzeba tę książkę przeczytać. A na dodatek Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej. A teraz, proszę Państwa, ja mam to już na dawno, znaczy to przyjeżdża zaraz z drukarni, a ja to mam w PDF-ie i powinienem już coś przeczytać z tego, ale nie miałem kiedy. Kolejny tom publicystyki Hipolita Milewskiego przetłumaczony przez niezrównaną panią Kasię Panfil z Gdańska naszą, która jest po prostu mistrzynią świata, który się nazywa Co zrobić ze wschodem Europy. Rzecz aktualna, mimo że stara. Hipolit wziął duży zamach od Łaby po Kaukaz. Opowiada różne ciekawe rzeczy. Ja będę o tym mówił, nagramy osobną pogadankę. Jarosław zrobił bardzo piękną i prostą okładkę do tego. No i czekamy, aż to przyjedzie. Będziemy to sprzedawać. No i mam nadzieję, że będzie z tego jakaś korzyść. Może się czegoś historycy dowiedzą. Może to przeczytają, może ktoś o tym będzie dyskutował. Ja oczywiście nikogo nie zachęcam, nie namawiam, bo jeszcze by tego brakowało. Jak ktoś będzie chciał, to sam sięgnie. Także ja Państwu szczerze polecam tego autora, bo jest to człowiek bliski memu sercu. Jego postawy oraz wybory są bliskie memu sercu. Mimo że w zasadzie dzieli nas wszystko. Ale to tak jest, że człowiek dochodzi do pewnych fascynacji. Jak się jest młodym, to człowiek się fascynuje Jackiem Londonem i tym podobnymi głupotami. A jak się robi stary, to szuka czegoś naprawdę ekskluzywnego i naprawdę ekstra. I to jest naprawdę ekskluzywne i naprawdę ekstra. I nikt tego poza mną Państwu nie powie i nikt tego nie będzie poza mną promował. I to jest, proszę Państwa, ten komfort, że jak sobie kupicie Hipolita Milewskiego, go przeczytacie i zapoznacie się z tą treścią, a także ją przyswoicie, to nie ma niebezpieczeństwa, że pojedziecie na wycieczkę czy wakacje do Kazimierza Dolnego, a tam zobaczycie Kamila Sipowicza, jak siedzi z tym w ręku i sobie to czyta. Na pewno tak się nie stanie. To Państwu gwarantuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.